Oho, znowu ładowarka obrazu będzie i znowu będzie, że ty brzydki piraci, że tak nie wypada, że tak nie przystoi, że tak nie wolno, że to zło i że to B. A później wszyscy do emulatorów i heja. Czołem, drużyna 2PN, witam wszystkich w kolejnym odcinku, w którym rzucimy okiem i dokonamy oceny kolejnego ustrojstwa przeznaczonego do retro sprzętu, jaki ostatnimi czasy w nadmiarze produkują my friendy z AliExpress. A ustrojstwem tym, jak już przed chwilą zajawiłem, będzie ładowarka obrazów gier z karty microSD do konsoli Super Nintendo lub Super Famicom, czyli po prostu cartridge nazwany przez producenta Super Everdrive, chociaż w tym przypadku to Super Everdrive, jak na podróbkę przystało, wiadomo, który to kart posiada pewne usprawnienia, czyniące z niego produkt zdecydowanie ciekawszy niż najtańsze cartridge 800 w jednym czy inne klony. A cóż to za usprawnienia? A cóż ma ten cartridge, czego nie mają tamte? A dlaczego mam płacić więcej? A po co mi kolejny, jak mój działa? No, ja bym tak pomyślał, nie wiem jak wy. No to o tym już tuż, więc zapraszam do odcinka i pamiętaj, nie bądź sknera, zasubuj teraz. No to co, szybko do rzeczy. Zobaczmy to z bliska i cóż dostajemy w zestawie. W zestawie. Taki żarcik, rozumiecie? No dobrze, dlaczego powiedziałem, że taki żarcik? No bo to jest to. Pamiętacie recenzję Mega Everdrive'a? To jest dokładnie to samo. Czyli mamy ten sam, taki kartonik, tak? No takie o coś. I tutaj mamy naklejkę, choice, coś tam choice, jakiś choice to jest, są te choice'y takie. No i dobra, i to tyle tak naprawdę, co dostajemy, taki bezpłciowy kartonik. W bezpłciowym kartoniku mamy bardziej już płciowy jednak cartridge, który jest po prostu zapakowany w taką folię. No i cartridge sam sobie jest, prawda, taki Super Everdrive. Cóż my tu mamy, jak to wygląda? Ja akurat sobie kupiłem cartridge w taki transparentny czarny, transparent black. No i wygląda to całkiem spoko. Jak widzicie, mamy naklejkę, tym razem nawet całkiem prosto przyklejona, bardzo dobrze. Generalnie z błędem, gdyż ponieważ, no bo to jest podróba, no to takie błędy robią. Różne tutaj się zdarzają błędy. Tutaj jest Super Everdrive. Jakby nie czepiam się, to jest tylko naklejka, wszystko jedno. Zaznaczone to jest wersja 3.0, tak? I że obsługuje DSP, czyli koprocesor wspierający pracę procesora. To działa na zasadzie, że procesor sobie liczy, potrzebuje jakieś obliczenia do danych gier, wysyła ten pakiet danych do koprocesora, koprocesor liczy te dane i w momencie, gdy procesor potrzebuje te dane, wyciąga z koprocesora i używa ich. W ten sposób przyspiesza się działanie konsoli i jest parę gier, które obsługują te DSP różne, od 1 do 4. 2, 3 i 4 chyba po jednej grze tylko obsługuje. Trochę jest na Europę, trochę jest na Amerykę, trochę jest na Japonię i teraz generalnie tak, zależnie od tego, w jakiej konsoli używamy tego cartridge'a, musimy uruchamiać gry z DSP tylko i wyłącznie na region konsoli, jaką mamy, europejską w moim przypadku. Na Japonię, Japonia, na USA, USA, wiadomo, o co chodzi. Także DSP wspierane i tutaj mamy to zaznaczone, czyli koprocesor. Co jeszcze? No tyle, mamy z przodu skręcony na dwa zwykłe wkręty krzyżakowe, jak to jest u Chińczyków, tak? Jeżeli chodzi o tył, mamy jakieś 2003 rok, mamy jakieś zaznaczone informacje, mamy SNES 3.1, czyli wow, super. No generalnie tu więcej się nie ma co rozwodzić, standardowe informacje, jakie są na kartridżach. Od spodu mamy złącze pinalne w konsolę i jak widzicie, nie ma tutaj na bokach pinów, w tych bocznych tutaj odcinkach takich, bocznych tych miejscach. Dlaczego? Bo ten cartridge nie wspiera obsługi gier Super FX, nie emuluje Super FX. Jest parę gier, na przykład Starwing, na przykład obsługuje tego typu, czyli typowe gry, na przykład wektorowa strzelanka, czyli Starwing, gdzie Super FX chip jakby zajmuje się wyświetlaniem grafiki, tak? Liczeniem tego wszystkiego. Tutaj nie ma tych wyprowadzonych pinów na tych nóżkach bocznych, czyli ten cartridge tego nie wspiera. Natomiast producent nie stwierdzi, że to wspiera ten cartridge. Zaznacza, że nic takiego nie działa, że to nie wspiera Super FX, na to jest inny cartridge. Także tutaj tego nie ma, ale złącz mamy takie. Od góry karty SD złącze mamy i mamy tutaj złącze mini USB, które, powiem szczerze, nie wiem czym jest. Generalnie powinno służyć do przesyłania ROMów, uruchamiania, zapisywania na karcie pamięci lub do update'u firmware'u. Natomiast update firmware'u nie jest na tym cartridge'u zalecany, boję się to podłączać. Także nie testowałem tego, nie wiem czym to jest, fajnie, że jest, natomiast tego nie używam. Od razu mówię, że nie wiem czy to nawet działa, ale jest. Dobra, jeżeli chodzi o samą kartę pamięci, to tutaj w zestawie dostałem kartę pamięci 8-gigową, SanDiska. I teraz tak, czy to jest SanDisk oryginalny? Głowy bym nie dał. No głowy bym nie dał, czy to jest SanDisk oryginalny, natomiast taka karta pamięci jest w zestawie. Co jest dobrą rzeczą zaraz po zakupie? Mądrą rzeczą zaraz po zakupie? Zapis obrazu tej karty pamięci, żeby później można to sobie przywrócić. Ewentualnie od razu zrobić tak, że na inną kartę pamięci sobie to skopiować, a tą po prostu gdzieś położyć, niech leży jako zapasowa. Myślę sobie, że jeżeli to jest podróba, a jest prawdopodobieństwo, że to podróba, to generalnie to nie jest pytanie, czy siądzie, tylko kiedy siądzie, bo siądzie na bank.
Także to jest dobra rzecz, żeby zrobić sobie kopię zapasową takiej karty SD. Ale jest w zestawie, jest pełna obrazów od My Friendów, także spoko. Jakby ja to nic nie nagrywałem, także spoko, spoko. No i tyle. Tak się prezentuje ten cartridge. Tak się prezentuje ten zestaw Bieda Edition, co to nic tu nie ma, nawet instrukcji, bo instrukcja jest niepotrzebna jakby. Obsługa cartridge'a jest bardzo prosta, o czym się za chwilę też wszyscy przekonamy razem, przekonacie się razem ze mną. Także tak to wszystko się prezentuje, tak to wszystko wygląda. No i cóż, nic więcej tutaj nie mam do dodawania, bo po co tu więcej dodawać? O, proszę bardzo, zestaw Bida aż piszczy, natomiast sam cartridge w sumie jest taki spoko. Chociaż podobno w wersji szarej jest wykonany z gorszego plastiku. Nie wiem, nie posiadam, tak czytałem w komentarzach, więc się dzielę. Zatem teraz standardowa tabela mądrości, czyli rzeczy, którymi chwali się producent. Według producenta cartridge oparty jest o procesor FPGA Cyclone 4, który zapewnia większą prędkość ładowania obrazów, większą stabilność działania oraz mniejsze zużycie energii. Obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 32 GB. Potrafi ładować obrazy o rozmiarze maksymalnie do 7 MB. Automatycznie wykonuje kopię zapisu stanu gry na karcie SD po zmianie gry. Potrafi uruchomić ostatnio wybraną grę od razu po wciśnięciu przycisku start na padzie. Zapewnia, jak to określa producent, dużą kompatybilność z grami z konsoli SNES Super Famicom. Obsługuje gry wymagające koprocesora od DSP 1 do DSP4. Posiada bardzo czytelny i przyjazny interfejs użytkownika, który potrafi automatycznie sortować obrazy gier. A na koniec standardowo cartridge nie wspiera aktualizacji firmware'u. Ta czynność jest niezalecana i może zakończyć się uwaleniem cartridge'a. Tak to wszystko wspaniale wygląda na papierze, a czy wygląda równie wspaniale w rzeczywistości? No cóż, przekonajmy się. No dobra, po uruchomieniu konsoli z cartridge'em wpiętym w tą konsolę, naszym oczom ukazuje się menu, do którego przejdę za moment, ponieważ jeszcze chcę zwrócić uwagę waszą, że na cartridge'u widać diodę, w tym przypadku niebieską, może ją widzicie, świeci się, sygnalizuje pracę urządzenia. No i naszym oczom ukazuje się taki oto widok, dokładnie to samo, co widzieliśmy w przypadku Mega Everdrive'a i tak dalej, tego typu urządzeń wyprodukowanych przez My Friendów, ale to jest jakby, to jest produkcji Krixa, tak, te całe menu. Od Krixa cartridge mają też takie same, nie produkcji Krixa, tylko jego cartridge mają to samo menu, bo czy on to wyprodukował, tego nie wiem. Dobra, teraz tak, mamy wszystkie katalogi. DSP Games, czyli te wymagające koprocesora USA, europejskie haki, haki jakieś japońskie i tak dalej. Mamy DSP Games europejskie i japońskie. I teraz tak, w konsoli PAL uruchamiamy gry DSP, czyli wymagające koprocesora na dany region. Konsola PAL, czyli europejskie, konsola japońska, czyli japońskie, konsola USA, czyli USA, tak? Tak musimy uruchomić i w innym wypadku uruchomimy grę wymagającą DSP na konsoli palowskiej, ma przekłamanie obrazu. Sprawdziłem to sam na Mario Kart, ma przekłamanie obrazu tak czy inaczej. Dobra, i teraz tak, to co widzimy, mamy takie menu, przycisk Select powoduje pojawienie nam się takiego main menu. I teraz tak, opcje jakie mamy. Map Mode, czyli jakby tryb mapowania danego ROMu, który jest już załadowany do pamięci, to jest Low ROM, tak się nazywa. Low ROM, High ROM, różne są typy mapowania, zależnie od gry, ona jest różnie ładowana do pamięci. ROM Size, czyli 2-megowy ROM jest załadowany do pamięci, RAM Size, 32 kilo, mamy RAM Off, DSP Off, Reset On, czyli reset, wyjście do menu tego całego, nie uruchamia gry, tylko menu do launchera i sortowanie wyłączone. Można sobie sortować, jak mówiłem, własnoręcznie, automatycznie cartridge. Cheaty, czyli tutaj wszystkie te cheaty, jakie chcemy, żeby były zaimplementowane. W tym momencie ładujemy grę do pamięci, ale nie uruchamiamy jej. Wchodzimy tutaj i sobie z Game Genie ładujemy wszystkie kody. Device Info. Mamy CPLD version 2.0, 20, OS version 6, PPU Type PAL V3, Assembly Day, czyli zostało to wszystko złożone w 17 roku w maju. Od 23.55, także About, czy wszystkie dane, Krix, tu z Krixem nie ma nic wspólnego, to jest podróba jakby, ale generalnie tu mamy wszystkie dane, jak to wygląda. Developed by Glubkowski, Golubowski. I to jest About Everdrive V2, nie V3, ale to jakby takie rzeczy się nie czepiamy. I wchodzimy sobie do katalogu Europe. W tym wypadku ładowanie katalogów jest dosyć szybkie, nie mam tutaj posegregowane w katalogi wszystkie ABCD, litery i tak dalej, natomiast po prostu sobie uruchomimy to co mi teraz tutaj przyjdzie do głowy i niech to będzie Demon's Crest jako fajna gra. Żeby uruchomić grę, wciskamy przycisk B w tym wypadku, Load and Start, czyli uruchom i załaduj i uruchom, Load Only, czyli tylko załaduj, żeby móc sobie implementować kody, i Hex View, czyli podgląd całego tego kodu gry, a my dajemy Load and Start i lecimy z tematem. W tym momencie ładuje nam się gra. Jak wygląda ładowanie gry? Ono wygląda tak. Najpierw kasujemy to z pamięci. No to chwileczkę trwa. Musi chwilę potrwać, bo to ten cartridge nie jest ekspresowo szybki. Natomiast nie jest źle. Jest dużo lepiej niż było w wersji 1. No i ładujemy do pamięci grę teraz w tym momencie. Także tyle. Jeżeli chodzi o menu, jakieś takie funkcje, nie ma tutaj nic więcej do dodawania, bo to wszystko, co widzicie, to już.
To jest to wszystko. Nic więcej nie ma. Dlatego instrukcji obsługi producent nie daje, no bo tu wszystko. To nic nie ma. Oczywiście, gdy kupujemy oryginał od Krixa, załadowało się tak a propos, no to oczywiście dostajemy różne tam szmery, bajery, papierki i tak dalej. Pewnie, chyba, lub możemy ze strony producenta sobie instrukcję ściągnąć. No tutaj nie ma nic tutaj. Bo tu... nie jest potrzebne chyba, czy coś. Dobra, uruchamiamy grę. Czy tu jest jakaś muzyka? Chyba jest, nie wiem. Start, jest, dobra, słyszę, że coś tu gra. Mam ściszone w telewizorze, żeby nie było po głosu. Także tak to jest. I tyle mamy w temacie, jeżeli chodzi o załadowanie się gry. Mamy załadowaną grę Demon's Crest. Działa? Działa. Ładuje. Ładowanie jest szybkie, dobra, tutaj szybko chcę uruchomić. Nie da się przeskoczyć tego do przodu. Chwileczkę zagram i uruchomimy inną grę wymagającą DSP tym razem. Gier NTSC nie będę uruchamiał tym razem, bo to jakby nie ma sensu. Uruchomią się, natomiast potrafią być przekłamania. Nie ma to najmniejszego sensu, żeby uruchamiać takie gry w NTSC. Widzicie, działa. No i sobie gramy. Muszę do samego końca go podpuścić. Gramy sobie w grę Demon's Crest. Tak a propos, fajna gierka, kto nie widział, na jednym live już ta gra mi pękła, także bardzo fajna giereczka. Polecam zagrać sobie Demon's Crest, jak ktoś preferuje. No i musimy sobie tutaj, prawda, ustrzelić tego stworka, który jest bardzo prosty. Tak prosty, że tak prosty. Proszę bardzo. Bardzo prosty. Ta gra wspiera save'y. Robimy sobie save'y też. Cartridge oczywiście to robi, bez problemu. Także żaden problem. A ten bohater, ten demon cały to jest z gry Ghosts and Goblins. Jakby ktoś nie wiedział, także tyle. Zaliczone, mamy grę uruchomioną. Ładuje się to całkiem szybko, całkiem poważnie, bym powiedział. Także tutaj nie ma co się czepiać, jeżeli chodzi o różne takie rzeczy. Tyle w temacie, robimy reset. W tym momencie resetujemy całość. Uruchamia nam się launcher. Oczywiście chwilę to trwa, bo ja mam tutaj opóźnienie na grabeże. I mamy na przykład, jak się wczytuje Street Fighter, powiedzmy. Znajdę Street Fightera i zobaczę, jak się wczytuje, bo Street Fighter to jest duży ROM. Natomiast nie ma tutaj wyszukiwania po literze, żeby była jasność. To jest minus, także no niestety tak to jest. Street Fighter Alpha 2. Street Fighter Alpha 2 prawdopodobnie nie pójdzie. Natomiast możemy sobie sprawdzić, czy coś uruchomi. Tak, z ciekawości, tak? Load and save. Nie pójdzie, gdyż Street Fighter 2 wymaga jakiegoś innego chipu na kartridżu. Natomiast uruchommy, pokażę wam, że nie wszystko działa. To nie jest tak, jak producent mówi, że bardzo duże pokrycie gier. Wszystko się uruchomi. Nie wszystko. To nie pójdzie, bo są gry, które wymagają specjalizowanych układów lub większej ilości pamięci, którą to pamięć oferuje kartridż. Tutaj tego nie ma, więc to nie będzie działać. Chociażby się nie wiadomo co zrobił, nie będzie działać. Ale za chwilę to zobaczymy. Pokażę wam tylko po to, żeby mieć to zaliczone z głowy. Dłuższe ładowanie, gdyż, ponieważ chwila ciszy teraz była, bo za oknem mi jechał motocykl, musiałem to wyciszyć. Mamy ciepło, mamy lato, mamy panowie, w tym momencie, gdy to nagrywam, i panie być może też oglądając ten film, także no tak to jest, prawda. Ładowanie długie i naszym oczom ukazuje się co? Naszym oczom ukazuje się nic. Street Fighter się nie uruchomi, Alpha, nie ma to szans. Po co dali to do katalogu? Dziwne jest to, że pokazywałem wam tylko to po to, żeby wam pokazać, że się nie załaduje, ale dobra. Teraz uruchomimy Street Fightera, który się załaduje. I zagramy sobie chwileczkę Street Fighter 2 Turbo. Niech będzie Street Fighter 2 Turbo Europe Revizja 1 Virtual Console SFC. Tego, proszę bardzo. I teraz znowu, kasujemy to co jest w pamięci. Round Type był Hyrom. Ten tutaj mapper jest użyty Hyrom. Kasujemy to co jest w pamięci. Teraz cartridge kasuje w sumie, nie my. Nie wiem tylko co znaczy ta cyfra 40, że tyle bloków w pamięci jest zajęte, czy co? I zapisujemy. Widzicie, tutaj kasowanie odbyło się szybciej. Zapisywanie ROMu do pamięci, żeby go uruchomić, też będzie w miarę szybkie. Nie będzie to jakieś takie uciążliwe, długie i tak dalej. Także spoko. Przynajmniej tak powinno być. Street Fighter 2 Turbo jest ROMem większym, bardziej opasłym. Natomiast nie aż tak, żeby to się ładowało. Nie wiadomo, ile mam załadowaną grę, tak a propos. Także proszę bardzo. Capcom, bo to wszystko Capcom dzisiaj odcinek pod tytułem Capcom, sponsorowany przez firmę Capcom, nie bardzo, ale jednak coś tam, dobra, niech będzie Ken, działa, jak fabryka chciała, tak mi się wydaje przynajmniej, natomiast no, jak jest fighter, wszyscy wiedzą, to jakby nie będę tutaj, nie wiadomo czego robił, zagram sobie chwileczkę, działa, proszę bardzo, bardzo ładnie, panie, bardzo pięknie, Nie mam triggerów, prawda, poprzestawianych triggerami grać nie umiem. Robimy rundkę i
I sobie, prawda, tutaj teges. Oho! Jest, jest! Robimy reset. Teraz uruchomię grę wymagającą koprocesora DSP, żeby pokazać wam, jak to działa. Jak mówiłem, wchodzimy sobie do katalogu DSP Games Europe, gdyż musimy uruchamiać europejskie. I mamy na przykładzie, niech to będzie Super Mario Kart. Proszę bardzo, load and start. Lecimy. Tam będzie informacja Hi-ROM, Erase 8, czyli kasowanie bloków po raz kolejny i zapisywanie. Zapisywanie tego ROMu będzie trwało ciut dłużej, ale nie aż tyle długo, prawda? Działa, działa. Musiałem poczekać, czy mi graber złapie. Działa, działa. Proszę bardzo. I mam odpalony grę Mario Kart. Mario Kart nie odpali się na zwykłym kartridżu. Tutaj działa, proszę bardzo. Tak. Zagram chwileczkę, żeby wam pokazać, czy to działa i zrobimy podsumowanie tego całego mojego ambarasu dzisiejszego, tak? Tak. Mushroom Cup Race, wszystko jedno. Jak działa, zobaczycie. Nie ma żadnych przekłamań, nie ma nic. Nie powinno być, nie było, jak testowałem za pierwszym razem. Natomiast obstawiam, że będzie dobrze. Piękny start był, panie. I poszli. Działa, działa, zobaczcie. I sobie gramy w Mario Kart na ładowarce z karty SD. I działa to bez najmniejszego problemu. Także, no cóż, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj sobie jedziemy, prawda, śmiga to ładnie, nie ma przekłamań grafiki. Są te przekłamania, gdy odpalimy obraz pod DSP na inny region niż europejski, jak konsoli europejskiej lub japońskiej lub na USA i tak dalej, czyli TSC albo PAL, to wtedy pojawiają się przekłamania. Robimy reset i teraz pokażę wam, jak działa opcja uruchamiania gry od razu. Gdy mamy załadowaną grę do pamięci, nic nie robiliśmy, na przykład włączam od razu konsolę, wciskamy start. Od razu mamy z miejsca uruchomioną grę, która była ostatnio załadowana do pamięci, czyli Super Mario Kart. Odpala ją momentalnie. Gdy wyłączymy konsolę i wrócimy za jakiś czas do grania, chcemy zagrać ostatnią grę, wciskamy start. Ona jest załadowana do pamięci kartridża i to działa. Czas na podsumowanie i jak zawsze to dobry moment na plusy i minusy. Zatem po kolei. Plusów garść daje wam. Cena oscylująca w granicach od 150 zł wzwyż w zależności od producenta. Ja dałem 150 parę złotych. W okresie, kiedy to kupowałem, teraz może być drożej. Natomiast link do aukcji, na której kupiłem, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Plus, bo cena bardzo dobra. Większa w porównaniu do wersji pierwszej prędkość ładowania. Nie jest to jakoś, nie wiadomo jak szybciej, natomiast jest, a więc to jest plus. Duże pokrycie obsługiwanych ROMów. W praktyce większość ulubionych tytułów, o ile nie wszystkie, zależy od gracza, uruchomią się na tym kartridżu bez najmniejszego zająknięcia. I to jest dobra rzecz. Współpracuje z konsolami SNES oraz Super Famicom, oraz oczywiście z konsolami Super Nintendo na rynek amerykański. Tyle, że tamte różnią się kartridżem, natomiast bebechy są dokładnie takie same. Obsługa gier wymagających koprocesora od DSP1 do DSP4. Rzecz fajna, nie mylić z FX chipem, to nie są takie gry. Jest parę gier, które tego wymagają. Bardzo fajna rzecz. Umożliwia zapis stanu gry. Niby nic nadzwyczajnego, natomiast fajnie, że jest. Mogłoby nie być, tak? Robi kopie zapasowe stanów gier na karcie SD, również fajna rzecz, mogłoby nie być, a jest. No jest całkiem dobrze wykonany kartridż, tak? Mogłoby być gorzej, a jest dobrze. Szare podobno są kiepskie, natomiast ja nie wiem, nie potwierdzam. Natomiast tak czytałem, że są kiepskie. Ten jest wykonany bardzo dobrze, nie łamie się, nie skrzypi, nie lata, skręcony dobrze, także kolejny plus. To teraz garść minusów. Ładuje obrazy szybciej od wersji pierwszej, natomiast wolniej od oryginału od Krixa. No niestety, to jest minus zauważalny, nie wrzucę wam porównania, bo nie mam oryginału od Krixa, tego kartridża, natomiast zauważalny jest różnica w prędkości, natomiast ta cena, a cena oryginału, która wynosi paręset złotych, może nie porównujmy tego, tak? Nie czepiajmy się, prędkość jest dobra, natomiast wolniej, no ale można powiedzieć, że to jest minus, tylko że nie dla każdego tak naprawdę. Nie wspiera update'u firmware'u, update może skończyć się, na pewno się skończy uwalaniem kartridża. Czy to jest minus? Zależy dla kogo, ktoś potrzebuje, no to niestety, ale no nie wypał. Ktoś nie potrzebuje, tylko gra, super, spoko, fajnie, to sobie gra. Także, no cóż, dla mnie to nie jest minus, ale ogólnie podaję, bo to może być dla pewnych osób minusem. I w sumie tyle, i teraz cóż mogę powiedzieć, kto potrzebuje, może sobie śmiało kupić, będzie zadowolony, kto nie potrzebuje, a jest w momencie w tym tego filmu, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Może kogoś też przekonam, ktoś sobie kupi, stwierdzi, że a to może to dobre. Polecam, bo jest to fajna rzecz, jest ciekawa rzecz. Kolejnym krokiem jakby po tym kartridżu są te kartridże obsługujące Super FX Chip, które kosztują już od 500 zł w górę. W okolicach 500 zł, tak? 400 parę, 500 parę złotych i w górę. I to byłby kolejny kartridż, który chciałbym przetestować, chciałbym kupić, ale to może kiedyś tam w swoim czasie. Na razie używam tego, jest świetny, także polecam. 100% approved by Penchant, nie wiem, jak ktoś potrzebuje to, proszę bardzo. A w tym odcinku to było na tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam was, Penchant, i do następnego. Trzymajcie się, cześć!